Jedzie, znowu coś jedzie. Dzisiejszy odcinek będzie po prostu o tym, że są rzeczy, na które zwyczajnie nie mamy wpływu, których nie jesteśmy w stanie zmienić, ale... W 14 rozdziale Księgi Joba, w pierwszych 6 wierszach, czytamy takie słowa. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie, ucieka jak cień i nie ostaje się. Ależ jeszcze nad takim masz otwarte oczy i pozywasz mnie przed siebie na sąd. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego. Gdy jednak jego dni są ustalone, a liczba jego miesięcy postanowiona u ciebie, gdy Ty wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć, odwróć od niego swój wzrok, niech odpocznie, niech jak najemnik nacieszy się swoim dniem. Są rzeczy, których w życiu nie zmienię. Są rzeczy, które po prostu są. Tak jak to, że moje życie wpisane jest między narodziny a śmierć. Tak jak to, że nasze życie jest codzienną bieganiną, jest codziennym zmaganiem się z kalendarzem, z terminami, z różnego rodzaju rzeczami, które po prostu muszę zrobić, których po prostu nie jestem w stanie ominąć. Nasze życie jest biegiem. Ale czy tak do końca musi być? Czy rzeczywiście Pan Bóg skazał człowieka na beznadziejny bieg, na beznadziejną tułaczkę po tej ziemi, ciągłą zadyszkę, ciągłe poczucie życia w niedoczasie, ciągłe poczucie tego, że moje życie, choćbym stanął na głowie, i tak kiedyś się skończy, bo jestem tylko prochem i popiołem, jestem tylko jak ta trawa, o której pisze Hiob, która dzisiaj kwitnie pięknie, a jutro więdnie. Czy rzeczywiście moje życie to jest to? Są rzeczy, których nie zmienię. To jest fakt. Ale dlatego właśnie mam odniesienie do Pana Boga, dlatego właśnie mam Pana Boga, aby moje życie miało inny wymiar. To właśnie Pan Bóg daje mojemu życiu szersze spojrzenie. Życie z Panem Bogiem pozwala mi wyjrzeć poza moje ileś tam lat tutaj na ziemi. To Pan Bóg daje mi inne spojrzenie, daje mi odpocznienie, daje mi inną perspektywę, daje mi inne spojrzenie na to, co codziennie przeżywam. Dlatego właśnie współczesny człowiek, ja i ten każdy przede mną i za mną, który tutaj biegnie dzisiaj ulicą, potrzebuje tym bardziej Pana Boga. Jeżeli nasze życie będzie tylko i wyłącznie biegiem, spojrzeniem na tu i teraz, wpatrzeniem się w bruk, będzie niczym. Ale jeżeli moje życie ma mieć wartość, to potrzebuje odniesienia do Pana Boga. I dlatego właśnie współczesny człowiek, ten zabiegany, zagoniony, tym bardziej Pana Boga potrzebuje. Te kilka minut oglądasz teraz HTI, biegniesz, pobiegniesz za chwilkę. Zastanów się, czego w życiu chcesz? Czy chcesz, żeby twoje życie było pełnym niepokoju biegiem? Czy chcesz odpocząć? Czy chcesz spojrzeć na swoje życie inaczej? Zaproś Pana Boga do swojego życia, a wtedy twoje życie się zmieni. I wtedy może nie zwolni, może nie będziesz miał mniej obowiązków, ale jestem tego pewien, że wtedy zyskasz nową perspektywę, nowy oddech i nowy sens, i nowy cel, nowy i dalszy cel. Tego Ci życzę. Błogosławionego spojrzenia na Twoje życie.